200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech jej gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności świeci coraz jaśniej. Prawie tak tydzień już się wykończył, przyjechał pan i przyniósł jedny chleb i mówił tak, ma pani to chleb od męża, a mąż za dwa dni przyjedzie. No chwała Bogu, sensie, no chwała Bogu, że przyjedzie. No i przyjechał mąż i mówi tak, jest co, w Krakowie byłem, tam się tworzyła taka grupa operacyjna, tu na Śląsk, tak sklepy zabezpieczać, magazyny zabezpieczać, biura. I ja się zapisałem do tego i byłem na Śląsku. I ładne mieszkanie, my tam znaleźli mi mieszkanie, ja powiedziałam, że jest krawiec, znaleźli mi mieszkanie ładne. No i mój tam powiedział, mam zapytać, kiedy tam będą wyjeżdżać. No i my się spakowali, pojechaliśmy do Krakowa, no tam i stamtąd przyjechaliśmy tu. W 1945, czyli z Krakowa, później przyjechała tutaj, tak? I pracowała pani zawodowo dalej, tak? Proszę, widzieliśmy tutaj taki list. Proszę pani, na razie mąż szył, tutaj robił, no a później ja do pracy poszłam. Ale proszę pani, nie zmarnowałam swego życia. W każdym razie wychowałam 6 dzieci. To mieszkanie kupiłam sobie na własność, mam. Już mąż mi nie kupił, po śmierci męża kupiłam. Ja pracowałam i oprócz tego jeszcze pracowałam Lidze Kobiet, tamtą mam ten dyplom. No i proszę panią, co więcej jeszcze pani powiem. Pracowałam tam, no i... Ale już długo zapracowałam. I dzięki Bogu, pani jakoś tak... A proszę nam powiedzieć, jaki jest sukces na taki stan zdrowia i taką kondycję fizyczną, jaką pani ma, bo proszę, to do pozazdroszczenia tylko. Proszę pani, to nie jest materia, która nie się... Proszę wojny światowej. Proszę nam przydać receptę, jak mamy się odżywiać, jak mamy postępować. Mama się ekologicznie odżywiała. Tak? Ogród był, tak? Ogródek był, tak? Z własnymi warzywami. Boże, a ile głód był w czasie wojny, a ile... O, Boże mój. A pani tak pięknie wygląda, pani ma taką dobrą pamięć. Jak mamy żyć? Jak mamy, co mamy robić? Jaka jest recepta? Proszę panią, pani mówi o pamięci. Ja się pamiętam wiersze z pierwszej klasy. To proszę nam powiedzieć. No. Najpiękniejszy wiersz, jaki pani pamięta. Proszę panią, to jest modlitwa polskiego dziecka. To był na drugiej stronie książki. Na drugiej stronie układki był. To jest tak, w imię Ojca i Syna i Ducha. Polska modli się dziecina, a Pan Bóg ją słucha. W oczach dziecka dwie łzy duże, wiara w każdym słowie. Ojcze, błagam, coś jest w niebie, daj ojczyźnie zdrowie. Pobłogosław dłoni swemi, moduj się z tą strzechę, a mnie dozwól na tej ziemi ulóż na pociechę. Brawo, brawo. To jest wiersz.